Marcin Hakiel wyciska siódme poty. W utrzymaniu formy pomaga mu syn. Marcin Hakiel, 39 litrów, jak na zawodowego tancerza przystało, ani na moment nie przestaje dbać o swoją formę. Były mąż Katarzyny Cichopek oprócz uczestnictwa w treningach tanecznych, regularnie rozwija również swoją tężyznę fizyczną. Ostatnio celebryta odwiedził siłownię, a swoimi wyczynami pochwalił się w sieci. Marcin Hakiel na siłowni. Marcin Hakiel karierę taneczną ma już dawno za sobą, ale mimo to, były mąż Katarzyny Cichopek ani myśli rezygnować z aktywnego trybu życia. Treningi taneczne oraz siłowe zajmują ważne miejsce w jego codziennym grafiku. Na jednym z najnowszych nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, Marcin Hakiel pokazał, jak dba. Były mąż Katarzyny Cichopek pragnie utrzymać idealną formę i harmonijnie zbudowaną muskulaturę, dlatego każdego tygodnia odwiedza siłownię. Ćwiczenia przynoszą znakomite rezultaty, czego dowodzą najnowsze nagrania z udziałem Marcina Hakiela. Na zamieszczonym przez niego filmiku możemy zobaczyć, jak wykonuje przysiady, skacze na skakance, ćwiczy z piłką lekarską, a nawet podnosi ciężary. Żadna forma aktywności nie jest dla niego problemem. Marcin Hakiel wyciska siódme poty. Marcin Hakiel co drugi tydzień spędza w towarzystwie swoich dzieci. Pomimo rozstania z Katarzyną Cichopek, nadal ma z nimi świetny kontakt. Tancerz stara się, aby czas spędzony z pociechami był jak najbardziej wartościowy. Tym razem były mąż Katarzyny Cichopek zabrał syna na siłownię. Wspólnie z Adamem ćwiczył z wykorzystaniem rozmaitych maszyn. Nagranie z udziałem nastolatka zamieścił w sieci. Internauci bardzo pozytywnie zareagowali na filmik. Pod postem zaroiło się od serdecznych wpisów. Brawo, chłopaki! Aż miło na was patrzeć, pisze jedna z internautek. Ktoś inny podzielił się swoimi radami dotyczącymi sposobu wykonywania ćwiczeń. Zamiast wkładać talerze pod pięty, lepiej jest robić mobilizację stawu skokowego i ewentualnie wyposażyć się w powerlifting, ponieważ w trakcie siadu stopa ma całą powierzchnią przylegać do podłoża, jest to niezbędne zwłaszcza przy dużych ciężarach. Wkładanie talerzy pod pięty nie zapewni dobrej pracy stopy, jedynie leczy objaw, a nie przyczynę, czytamy pod postem. Wspaniale widzieć, że rozwód z Katarzyną Cichopek ani odrobinę nie osłabił więzi pomiędzy Marcinem Hakielem a jego dziećmi.